od czegoś trzeba zacząć i moim zdaniem to jest dobry. To Jacek Kaczmarski śpiewał pod początek. Każdym sztandarem, byle nie białym, ruszają do boju rozbite oddziały, tak? No, to tam to było patriotyczne, a czy to dotyczy lewicy? Też bym tak to widział. Znaczy ja myślę, że jest po tym zwłaszcza kryzysie teraz dotyczącym afery podsłuchowej, jest oczekiwanie na alternatywę inną niż PiS. Mm-hmm. No i my się oczywiście nie zgodzimy nigdy na to, żeby PiS był jedynym punktem odniesienia. No, na razie się zgodzicie, bo będziecie głosować łącznie z PiSem za Glińskim. Nie, będziemy my się albo wstrzymamy, albo będziemy przeciw. To też wczoraj żeśmy ustalili. Jeszcze we wtorek się zbierze klub i prezydium. Nie możemy poprzeć rządu prawicowego. No, lewica nie może poprzeć rządu prawicowego. Ja się dziwię Kaczyńskiemu, że stawia tak absurdalny wniosek. Bo przecież jeżeli by naprawdę... No ale za chwilę wy zrobicie własny wniosek, tak, słyszę. No, 3 miesiące. Czyli będziecie musieli liczyć na poparcie PiSu. Ale przedstawimy inaczej niż PiS kandydata, który jest poza tymi naszymi środowiskami, ponad te środowiska, który ma autorytet większy niż... No ale pan liczy, jak oni wychodzą, jak pan wchodzi na mównicę, że co, że oni pana poprą? No to znaczy, jeżeli PiS chce naprawdę odwołać rząd Donalda Tuska, to nie może wychodzić, jak ale wchodzi... Ale skąd? No jakby chciał, to by Glińskiego nie wystawił. No czyli to jest szopka, tak? No ja się z panią ale zgadzam. Ale wy taką też zrobicie. Nie, my przedstawimy, jeżeli przedstawimy, to mamy 3 miesiące niestety czasu, bo tak wymaga regulamin, że tyle trzeba poczekać. Jeżeli my przedstawimy kandydata, to na pewno kandydata, który jest większym kandydatem niż tylko kandydatem lewicy.